Dzień dobry, nazywam się Agata Julia i chcę uznania odry za osobę prawną. E, ponieważ zajmuję się zawodowo zajmuję się prawem międzynarodowym i od kilku lat też jestem astrologką, a wiem, że w tych przepływach bierze udział co najmniej kilku dobrych prawników specjalizujących się w prawie krajowym, więc ja postanowiłam zabrać Państwa o krok wyżej i porozmawiać o e, nadaniu osobowości prawnej z perspektywy prawa międzynarodowego, a potem jeszcze o krok wyżej e, i przenieść Państwa trochę do języka baśni i poezji, za jaki uważam astrologię i pokazać jak e, najbliższe ingresy, czyli przejścia planet e, do, do e, znaków powietrznych, jak to się ma do narracji, która będzie się będzie się zmieniała w najbliższych, w najbliższych latach. Jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, hmm, najkrótszą i najprostszą odpowiedzią byłoby powiedzenie Państwu, że prawo międzynarodowe hmm, nie bierze hmm, w obecnym kształcie, nie uwzględnia możliwości nadania osobowości prawnej, ponieważ nie istnieje żadna konwencja, żadne prawo wiążące, które. Hmm, w ogóle traktowałoby część natury jako odrębny byt czy jednostkę. To jest absolutna abstrakcja. Prawo międzynarodowe, e, myślę, że mogę to powiedzieć, jest mocno ortodoksyjne. I jego zasady, o których zaraz tutaj państwo, Państwu opowiem, zasady prawa międzynarodowego też są wiążącym źródłem. E, jego zasady są mocno zakorzenione w kolonializmie i w tym poczuciu, że natura jest zasobem, który możemy eksploatować. To jest narracja em, absolutnie do zmiany. Chociażby zasada i w ogóle natura stała się dla prawa międzynarodowego, prawo międzynarodowe zainteresowało się częściami natury w momencie, kiedy rozpoznało w niej zasób do eksploatowania i dopiero wtedy zajęło się regulacją tego, tego tematu. Jeżeli chodzi o zasady prawa międzynarodowego, które w moim pojęciu stoją na przeszkodzie, Uznaniu osobowości prawnej, natury i jej części składowych, to jest to zasada suwerenności. Zasada suwerenności, która zakłada, że państwa mają niezależną władzę do gospodarowania, zarządzania swoim terytorium i prawo międzynarodowe się w to nie wtrąca, mówiąc tak dość kolokwialnie. I ta zasada suwerenności jest potwierdzona w wielu instrumentach prawa międzynarodowego. O, może w sumie przytoczę. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ potwierdza niezbywalne prawo wszystkich państw do swobodnego dysponowania swoim bogactwem naturalnym i zasobami zgodnie z ich interesami narodowymi oraz z poszanowaniem niezależności gospodarczej państw. To jest język prawa międzynarodowego, który mówi o zasobach, o eksploatacji, o bogactwie narodowym. I teraz jedynymi ograniczeniami tej absolutnej suwerenności, jaką mają państwa, jest e, i tych zasobów, które się znajdują na ich terytorium, e, są ochrona, jest, jest tak naprawdę ochrona inwestycji międzynarodowych oraz fakt, że przyroda powinna być eksploatowana z korzyścią dla narodów państw. To jest język prawa międzynarodowego. To jest język bardzo mocno dla mnie związany z Plutonem w koziorożcu, o którym zaraz będę Państwu mówić trochę więcej. Ja to tylko tutaj zostawiam, żeby pokazać, jakim językiem, jaką opowieścią, ponieważ jest to maraton opowieści. Chciałam Państwu pokazać, jaką opowieść snuje prawo międzynarodowe w kontekście, w kontekście natury, w kontekście przyrody, w kontekście czegoś, co dla nas. Ee, jest żywe. Kolejna zasada, która, o której tutaj chciałabym Państwu wspomnieć, jest zasadą zrównoważonego rozwoju, która dla mnie jest oksymoronem. I mimo że ta zasada tworzy podwaliny międzynarodowego prawa ochrony środowiska, to ona jest również w podobnej narracji. Ona składa się z kilku elementów, też się tutaj będę posiłkowała notatkami. E, między innymi potrzeby eksploatacji zasobów w sposób zrównoważony, potrzeby zachowania zasobów do wykorzystania przez przyszłe pokolenia, sprawiedliwego, sprawiedliwego wykorzystania zasobów między państwami oraz potrzeby uwzględnienia planów i celów gospodarczych i rozwojowych. To są części składowe tej zasady zrównoważonego rozwoju. Czytam to Państwu dlatego, żeby podkreślić i pokazać, jakiego rodzaju jest to narracja. Mówimy cały czas o zasobach i ich wykorzystywaniu. Nie mówimy absolutnie o żywym organizmie, jakim jest odra, jakim jest jakakolwiek inna część natury. Jak wykazał Porras, natura stała się widoczna dla założycieli prawa narodów. Dopiero wtedy, gdy została koncep konceptualnie przekształcona w zasób, a tym samym podlegała zawłaszczeniu, re została redukowalna do własności i zdolna do przekształcenia w zysk. Tak wygląda prawo międzynarodowe teraz. Od kilku kilkudziesięciu lat em, powstał albo tworzy się w różnych częściach e, ruch tak tzw. Rights of Nature. W skrócie RON, i ten ruch opiera się na założeniu, że prawo musi się dostosować do rzeczywistości ekologicznej i naukowej, aby sprostać głównym wyzwaniom dnia dzisiejszego: e, takim jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej na dużą skalę. E, i my, proszę Państwa, to, co my robimy tutaj z promieniem odry, jak najbardziej wpisuje się w ten ruch Rights of Nature, czyli te, w ten ruch um, praw, praw przyrody. Mm. Ta współczesna koncepcja Rights of Nature, która jest koncepcją um, w zasadzie fi, fi, jest taką filozofią prawną, ona się obiera na trzech założeniach. Um, że obecne prawo ochrony środowiska jest antropocentryczne i dlatego nie może uznać wewnętrznej wartości przyrody. Po drugie, że wprowadzenie osobowości prawnej do obiektów naturalnych byłoby zmianą paradygmatu w prawie, i po trzecie, że koncepcja jest lepiej dostosowana niż istniejące prawo ochrony środowiska do rozwiązywania współczesnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu, utrata różnorodności biologicznej na dużą skalę. Jest bardzo, ten ruch jest bardzo, bardzo, bardzo mocno krytykowany, i przeczytałam naprawdę sporo artykułów naukowych osób, prawników, profesorów prawa, którzy ortodoksyjnie trzymają się starego porządku i twierdzą, że ten ruch jest, jest niepotrzebny. Jest, jest ogrom krytyki w tej literaturze, w literaturze naukowej. Nie chcę Państwa tym absolutnie zanudzać, ale widać bardzo mocno, jaki zamęt ta koncepcja w ogóle wprowadza w środowisku. Najbardziej znany instrument e, prawny zna, e, związany z tym ruchem Rights of Nature to e, Powszechna Deklaracja Praw Matki Ziemi, która została przedstawiona w 2010 roku e, na konferencji, w wyniku Światowej Konferencji Ludowej w sprawie zmian klimatu i praw Matki Ziemi. W Boliwii. To była konferencja, która zgromadziła ponad 35 tysięcy osób z ponad 140 krajów. I w, była też inspiracją dla deklaracji takich jak Powszechna Deklaracja Praw Terenów Podmokłych lub Mokradeł. I w preambule tej, tej deklaracji Praw Matki Ziemi czytamy My, ludy i narody Ziemi. I jest to też w pewnym sensie przełom. Ponieważ zakłada tą taką mm, wspólnotę. Tutaj nie ma tej, tej, tej fragmentaryzacji na członków poszczególnych krajów, tylko uznajemy się za część ludów i narodów Ziemi. To jest, to jest, to jest rewolucja, jeżeli chodzi o, o prawo, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe. Ehm, ta deklaracja potwierdza też mamy Ziemię jako niepodzielną. Żywą społeczność wzajemnie powiązanych i współzależnych istot o wspólnym przeznaczeniu. Czytam specjalnie Państwu fragmenty, żeby pokazać, jak inna jest ta narracja od dotychczasowych istniejących instrumentów prawa, tych wiążących, niestety, ponieważ zarówno Deklaracja Praw Matki Ziemi, czy tych terytoriów podmokłych, to jest tak zwane prawo miękkie, soft law. Miękkie prawo yy, to jest prawo, które nie posiada siły wiążącej, ale jest takim wyrazem, Um, norm, praktyk i tego, w, w co wierzą e, państwa, które, które te instrumenty e, e, wspólnie tworzą. Um, co, jest dla, co jest dla mnie ciekawe i było fajnym odkryciem, mm, to ruch Rights of Nature. Żeby ominąć tę zasadę suwerenności, która no jest taką konkretną i realną przeszkodą, jeżeli chodzi o, um, o stworzenie prawa międzynarodowego, które by nadawało osobowość prawną na takim globalnym, światowym poziomie, ponieważ każde państwo. Może sobie robić, co chce w obrębie swojego, swojego terytorium. O tym jest ta zasada. Zajęło się tym, co poza jurysdykcją krajową, czyli odwołało się do tego wspólnego dziedzictwa ludzkości i tych terenów, które są dla nas wszystkich wspólne, jak na przykład Antarktyda, jak na przykład dno morskie, jak na przykład dalekie terytorium, tak zwane pełne morze. To są te obszary, które już nie podlegają jurysdykcji państwa, są dla nas, są, są, są według prawa na nasze wspólne, według szamańskich koncepcji, po prostu są. E, I bardzo dla mnie ciekawą rzeczą jest Deklaracja Praw Księżyca, która powstała w 2021 roku. I chciałabym Państwu też przeczytać fragmenty, e, bo ten tekst deklaruje, że Księżyc jest suwerennym bytem naturalnym na własnych prawach. I posiada podstawowe prawa z racji swojego istnienia we wszechświecie. I tym, e, tym samym ma prawo do istnienia, trwania i kontynuowania swoich cykli życiowych w niezmienionej, niezagrożonej i niezanieczyszczonej przez ludzi formie. E, ma prawo do zachowania integralności ekologicznej. I w związku z tym e, autorzy tego projektu starą, starają się przeciwstawić dominującemu postrzeganiu księżyca jako martwego świata, Dojrzałego do eksploatacji. I dla mnie to jest taki wyraźny sygnał odchodzenia od tych archaicznych, kolonialnych zasad, że świat jest tutaj po to, żebyśmy mogli go eksplorować. Ta deklaracja praw księżyca, która znowu niestety nie jest wiążąca, dla mnie już pokazuje ten, ten shift, tą zmianę, która się zadziewa. I ta narracja jest inna, prawda, od, 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 od tego, co wcześniej Państwu przytoczyłam. Pewnie chcieliby Państwo zadać pytanie, no dobrze, jeżeli Odra będzie miała osobowość prawną, to co tak naprawdę się zmieni? I ja myślę sobie o bardzo konkretnym przykładzie, jak Konwencja Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka, w którym zresztą przez, przez chwilę pracowałam. Sama konwencja praw człowieka nie zapewnia ogólnej ochrony środowiska jako takiego, ale poprzez orzecznictwo Trybunału, który orzekał w ponad 300 sprawach związanych ze środowiskiem, gdzieś tam powoli ten też dość archaiczny twór ewoluuje, ale ta ochrona dzieje się przez pryzmat człowieka czyli. Prawo do, do czystego środowiska jest prawem człowieka. Nie, nie mówimy tutaj w ogóle o jakiejś e, osobowości, legitymacji procesowej, czyli zdolności do, do bycia stroną e, części natury, czyli na przykład rzeki. To w ogóle jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, ale w momencie, gdyby Odra, czy jakakolwiek inna rzeka, hmm, albo jak, jakikolwiek inny obiekt naturalny, Obiekt, część natury. Nawet nie wiem, jak, jak, o, tym, jak o tym mówić, żeby żeby, ten, e, żeby to dobrze. E, nie, mamy jeszcze, nie mamy jeszcze narracji do tego. Jakakolwiek część natury miała e, zdolność procesową, miała, zdolno, miała legitymację procesową, czyli mogła pójść do sądu. E, Potrzeba tej osobowości prawnej. I w momencie, kiedy Odra, lub jakakolwiek inna rzeka, stanie się osobą prawną, e, według artykułu 34 Konwencji e, praw człowieka, trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej, lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną ze stron. To już nie będę państwa zanudzać. Czyli w momencie, kiedy odra uzyska osobowość prawną, w momencie kiedy zawiodą e, instytucje państwowe, będzie można pójść do Trybunału w Strasburgu e, i taką skargę złożyć, ponieważ osoby prawne, o ile nie są instytucjami związanymi z państwem, e, to tutaj jak najbardziej mają legitymację procesową. Dodatkowo, jeżeli spojrzycie Państwo na projekt ustawy o, o nadaniu osobowości prawnej rzece Odrze, napisany przez profesora Bieluka, to on mówi, artykuł trzeci mówi o własności. I tutaj to bezpośrednio pozwoli Odrze występować pod artykułem pierwszym protokołu pierwszego konwencji praw człowieka, który tak naprawdę też skupia się na poszanowaniu własności imienia. Więc to będzie bezpośrednie przełożenie, jeżeli chodzi o możliwość występowania przed Trybunałem w Strasburgu. Praktycznie każdy autor, którego opracowania czytałam przygotowując ten materiał i przygotowując swój artykuł naukowy o osobowości prawnej odry w kontekście prawa międzynarodowego, wszyscy podkreślają że tak naprawdę potrzebna jest rewolucja, potrzebna jest zmiana paradygmatu, żeby coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć w naszym pojmowaniu rzeczywistości. I tu chciałabym przejść do części astrologicznej, ponieważ dla mnie astrologia jest śledzeniem zależności między tym, co na niebie i co na ziemi. Jest językiem symboli. Tu absolutnie nie chodzi o o to, żeby wróżyć czy przypowiadać przyszłość, tylko zobaczyć, jak te kosmiczne zależności na nas wpływają. I tak naprawdę, bardzo mocno moje postrzeganie astrologii bazuje na pojęciu archetypu, czyli jakiegoś wzorca zapisanego w tej nieświadomości zbiorowej. Tutaj odsyłam Państwa do Junga, czyli coś, co mamy zapisanego my wszyscy, jakieś wspólne części, które gdzieś tam są zakopane w tej naszej nieświadomości i są tak naprawdę no, w pewnym sensie uniwersalne. Um, Richard Tarnas w swoim fantastycznym dziele Kosmos and Psyche, czyli Kosmos i Psychika, pokazał, jak ruch planet, jak planety takie jak Pluton czy Uran i ich spotkania na niebie, jak są skorelowane z wydarzeniami na Ziemi. I teraz nie mam absolutnie czasu na to, żeby Państwu to, to wszystko wyjaśniać, więc mam nadzieję, że to nie będzie jakieś takie bardzo chaotyczne, ale mm, można powiedzieć, że Pluton, niezależnie od tego, czy on jest planetą, czy nie, że Pluton jest archetypem związanym, czyli jakimś wzorcem związanym z głęboką transformacją. Dotyka kolektywu, mówi o, o nas jako o całym społeczeństwie. I w momencie, kiedy Pluton, tak naprawdę w tym roku, teraz w styczniu, przechodzi do znaku Wodnika, w którym będzie przez następnych 20- kilka lat, dla nas, jako dla kolektywu, wydarza się coś ważnego. Poprzednio Pluton był w Koziorożcu od 2008 do tak naprawdę do teraz, czyli rozprawiał się, transformował. Rozwalał wszystkie koziorożcowe struktury, czyli mieliśmy w 2008 roku największy krach finansowy. Wszystko to, co koziorożcowe, co związane z patriarchatem, ze strukturą, z jakimś autorytetem, który jest skupiony w grupie, małej konkretnej grupie, która rządzi innymi, to jest to jest Pluton w koziorożcu, i te systemy powoli upadały, i wydaje mi się, że Prawo międzynarodowe w kształcie w takim, jakim jest teraz, ono też absolutnie musi się zmienić. I wydaje mi się, że Pluton, który właśnie wchodzi do wodnika, w którym zostanie przez następnych 20 lat, jest fantastyczną okazją, albo może bardziej na tym naszym astrologicznym zegarze, bo dla mnie astrologia jest jak zegar, wybija godzina wodniczych rewolucji. Pluton w wodniku, kiedy właśnie, może tak. Kiedy Pluton był ostatnio w wodniku, to był XVIII wiek, 1778 do 1797. Wydarzyło się całkiem sporo. Wydarzyła się rewolucja francuska, rewolucja amerykańska, powstała karta praw Stanów Zjednoczonych. Dla Plutona w wodniku, też taką jedną z charakterystycznych Wydarzeń poza myślą oświeceniową, rewolucjami, kryzysem monarchii, jest też rewolucja przemysłowa, która tak naprawdę e, to, to, to wtedy zaczęły się emisje dwutlenku węgla na e, szeroką skalę, które bezpośrednio przyczyniły się do kryzysu klimatycznego, który mamy teraz. I to, że jest takie powiedzenie, że historia E, się lubi rymować i to, że teraz Pluton znowu wchodzi do wodnika i znowu będzie się spotykać z uranem, tak jak wtedy, e, e, na początku rewolucji przemysłowej, pokazuje, że mamy znowu mm, taką, taki moment w naszej kolektywnej historii, kiedy możemy z tym tematem się zmierzyć. I mam nadzieję, że zrobimy to odpowiedzialnie i że zrobimy to skutecznie. Zarówno rewolucja francuska, amerykańska myśl oświecenia, to były momenty w naszej zbiorowej historii, które tak naprawdę stanowiły podwaliny dla późniejszych praw człowieka. Bo wtedy wodnik jest naprzeciwko lwa. Lew symbolizuje władzę skupioną w jednej osobie czyli władza monarchii. Jest król, który ma władzę, bo, bo jest stworzeniem niemalże boskim. Kiedy Pluton wchodzi do Wodnika, pokazuje, że te wszystkie systemy oparte na tej centralizacji władzy w pewnym sensie muszą runąć. I to będzie nam robił Pluton w Wodniku. Tutaj będzie decentralizacja tej władzy. Więc ruchy takie jak, jak nasz, jak plemię Odry, jest jak najbardziej już mam wrażenie odpowiedzią na ten, na ten ingres Plutona do znaku wodnika, na tą zmianę, która się zadziewa, na tą modernizację, na to myślenie, na to, że, że się nie boimy robić rewolucję. E, już nie chcę tutaj wprowadzać dodatkowo mm, planety urana, bo, bo, bo to by chyba było dla tych osób, które z astrologią nie mają nic wspólnego za dużo. Ale mm, następnych 20 lat. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że to będzie czas rewolucji. A ponieważ um, niektórzy niektórzy szumnie mówią na to erą wodnika, ja wolę mówić era powietrza, ponieważ inne planety, takie jak Uran, też czy, czy Jowisz, też wejdą do znaków powietrznych, tak naprawdę już w przyszłym roku ta zmiana się zadzieje, to można powiedzieć, że kolektywnie wejdziemy w nową erę, gdzie powietrze, czyli Umysł, czyli to, jak się. To, jak opowiadamy o świecie, ta nasza narracja, to jak opisujemy rzeczywistość, opowieści, które tworzymy, to się będzie zmieniało. I uważam, że fantastycznym podsumowaniem tego tej ery powietrza, która, na której progu już stoimy, jest e, cytat z przemowy Olgi Tokarczuk, którym posłużył się też Robert Rent w swojej opowieści o odrastających skrzydłach, która dla mnie jest, jako osoby związanej z prawem, bardzo, bardzo, bardzo mi bliska. Więc pozwolę sobie jeszcze raz to Państwu przeczytać. Dziś problem polega, zdaje się, na tym, że nie mamy jeszcze gotowych narracji. Nie tylko na przyszłość, ale nawet na konkretne teraz. Na ultra szybkie przemiany dzisiejszego świata. Brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów i nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami, jak te nieprzystające, zardzewiałe i anachroniczne stare narracje próbuje się wprzęgnąć do wizji przyszłości. Może wychodząc z założenia, że lepsze stare coś niż nowe nic, albo próbując w ten sposób poradzić sobie z ograniczeniem własnych horyzontów. Jednym słowem, brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. Mogę Państwu zagwarantować, że z Plutonem w Wodniku i z tym, co przed nami w najbliższych 20 latach, e, tych nowych sposobów będziemy szukać. I mam nadzieję, że jednym z nich będzie zmiana myślenia, zupełnie inna narracja. Jeżeli chodzi o regulacje prawne dotyczące naszej, naszej relacji z naturą, to że przestaniemy traktować ją jak zasób, przestaniemy trzymać się tych kolonialnych założeń i wejdziemy w, i, zro, i zrobimy tę rewolucję, o której tak wszyscy, tak wszyscy autorzy, o których wspomniałam, mówią. Tego Państwu nam i Odrze życzę. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować e, Tonom, Wrocławskiej Szkole Muzycznej i Platformie Kreatywnej, która umożliwiła mi to nagranie. Chciałabym podziękować Odrze, y, nad którą się wychowałam i urodziłam, ponieważ jestem z Wrocławia. E, urodziłam się na Osobowicach i Odra jest mi bliska od dziecka. Dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej astrologiczno-prawniczej opowieści. Dziękuję.